Witam was na strasznej kolacji, na której zadaniem będzie przezwyciężenie swoich lęków. Pierwszym waszym zadaniem będzie identyfikacja zwłok. Pewnego razu, gdy Antek wracał z pracy, stała się rzecz straszna. Ktoś go porwał. Ludzie mówią, że Antek był niespełna rozumu i całe to jego porwanie to mistyfikacja. Czyjeś ciało, a raczej to, co z niego zostało. Policja prosi o pomoc w identyfikowaniu poszczególnych części ciała. Za chwilę podam wam pudełko i musicie zgadnąć, jaka to jest część ciała. O fuj! Nie wiem, kupa! No właśnie, chyba woda. Otóż to są zęby. No tak. Nie patrzcie tam, nie patrzcie. O, to jest złoka! To jest... Oczy? Brzuch? Nie. Serce? Serce. Jasne. O, fuj! To jest mokre. Śledziona, brzuch, usta. Oczy? Buga. Oczy. Ty pierwszy. No nie. Palce to są. Palce. Straszne zadanie pod tytułem odnajdź fragmenty szkieletu i złóż go w całość. Ten szkielet będziecie szukać w ciemnościach, posługując się latarkami. Dostaniecie wskazówki, według których będziecie musieli szukać tego szkieletu. Idziemy. No już wygrał. Tu, gdzieś tu. To miał być drugi rząd. Tu jest, zobacz. Odnaleziony szkielet należy złożyć w całość, tak jak powinno być. Patrzeć? No tu, tak, dobrze. Dobrze. Tu. A no to. Tu nie, jest. To będą ręce. Nie, to są ręce. A no rzeczywiście, to będą nogi? Co to jest? Daj co. Dobra. Trochę krzywy. Totalnie krzywy. Krystian po błębie. A więc zadanie szkieletowe zaliczone. Teraz co? Następnym waszym zadaniem jest odnalezienie zdjęć w ciemnym pomieszczeniu, przyniesienie ich i ułożenie ich z rozsypania. Pierwsza zawodniczka ułożyła zwirka. Drugi zawodnik również. Wszystkie sklejone zdjęcia. Teraz czas na konkurencję z wiedzy o Halloween. W zadaniu uczestników będzie odpowiedzieć na pytanie prawidłowo. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, mogą zjeść swojego ulubionego żelka. Jeżeli odpowiedzą nieprawidłowo, jedzą tego żelka, którego nie lubią. Z jakiego obyczaju wywodzi się święto Halloween? A. Z celtyckiego All Hallows Eve. B. Ze słowiańskiego Hallows Dead. C. Z celtyckiego Halloween.
D ze słowiańskiego dnia umarłych. Tak. Cztery odpowiedzi. To ja chcę D. No to źle. Jeszcze gorzelka nie lubi. Ale to jest ty, gorzelka to nie lubi. Ale jeszcze raz. Jakoś się z nim upora. Kiedy obchodzony jest Halloween? A. 30 października. B. 31 października. C. 1 listopada. D. 2 listopada. Chyba B. Gdzie najhuczniej jest obchodzony Halloween? A. W USA. B. W Anglii. C. W Irlandii. D. W Polsce. W Anglii. Błąd. W USA? Co na pewno nie jest symbolem Halloween? A. Dynia. B. Zombie. C. Świeczka. D. Owoc. Czemu mam takie łatwe? Czemu mam takie łatwe? Dobrze. Czym jest Bubing for Apple? A. Matko, jak ja nie znam angielskiego, jestem w piątej! Bubing for Apple. A. Jedzeniem jabłek. B. Trzymaniem jabłek. C. Łamanie jabłek. Łapanie jabłek, a nie łamanie. Łamanie to mogę sam zęba złamać. D. Szukanie jabłek. Łapanie jabłek z miski. Co niezamężne kobiety robią w Ameryce Północnej w dniu Halloween? Jestem niezależny. A. Odpowiedź nie zaznaczyła. A. Wyczekują swojego partnerka. Partnerka. Czekają, aż ktoś zastuka do drzwi. Nie wychodzą z domu. W lustrze wypatrują przyszłego małżonka. Chyba B. Źle. No nie. No, to gdzie? Trudno. W lustrze wypatrują przyszłego małżonka. To było łatwe. Gdzie nie jest tak ucznie obchodzony Halloween? W Polsce. A. W Anglii. B. W Szkocji. C. W Australii. D. W Chinach. W Chinach. Kolejnym zadaniem jest wywołanie krwawej mery. Następnym waszym zadaniem będzie odnalezienie w ciemnym korytarzu symboli związanych ze Stranger Things oraz zrobienie każdemu z nich zdjęcia. Tu? A tu nie! Rower. No, chłopaki jeździli na tym rowerze. To była gra D&G, to się nazywało. No, jak mama przywołała tego Willa, Dustin się kontaktował przez to z swoimi kolegami. Lukas lubi kole. No, jedenastka, tytułaż miała jedenastkę. To jest Demogorgon chyba. Naska, bo naska. Ciapka Dustina i gofry, bo naska lubi gofry. A dlaczego nastka ma takie tutaj pod nosem coś? Gdy używa mocleci jej jakiś dziwny krewoślus. Teraz sprawdzimy, czy macie zdolności telepatyczne. Teraz sprawdzimy, czy macie zdolności telepatyczne. Dobra. Yeah! Kolejny raz? No teraz Hania. Czepożar. Wow! Wasze zdolności telepatyczne powiększają się. Nie! Ja nie podglądałem bez kitu! Nie. Ja! Wygrałem! Straszna kolacja zakończyła się. Dobra, no to ważne, żeby znać. Halloween!
Igor, ale powiedz. A ja mówię nic. Jesteście przerażeni. O nie! Ryj! To jest straszne. To jest straszne. To jest zwykła larwa. Następnym waszym zadaniem będzie... Zagubiłem się. Odnalezienie... Pierwszym waszym zadaniem będzie... U dla kogo pierwsze pytanie? Don't talk to me. Pierwsze pytanie do Hani. Mhm. Nie! Nie patrzcie! Pomidorki koktajlowe. To mówiliście już. O, Power Ranger! Uwaga! Zaraz obleję wam na twarz. Ale wpatruj się. Musisz się... Ale... Hania! Hania! Pytanie dla Krystiana. Co mam powiedzieć?